Prezenty, które doceniają twórczość i kreatywność oraz wspierają polskie lokalne biznesy. Dzisiaj mam kilka fajnych pomysłów na prezenty, które z czystym sercem polecam, bo sama bym takimi nie pogardziła. Każda propozycja kreatywna na swój sposób, niektóre do tworzenia, niektóre do podziwiania twórczości innych. Jeśli macie w otoczeniu osoby, które nie boją się podjąć nowych twórczych wyzwań, to dla nich zdecydowanie polecam zestawy DIY, czyli pudełka zawierające wszystkie niezbędne elementy i instrukcje, aby powstała piękna rzecz. Taki zestaw może okazać się strzałem w dziesiątkę dla kogoś, kto dopiero szuka swojego hobby. Jako pierwszy prezent mam pudełko DIY do stworzenia świątecznego wianka od Artowisko. Artowisko to kreatywne warsztaty zamknięte w pudełku, z którymi stworzymy piękne przedmioty. W ich ofercie znajdziemy m.in. tematy florystyczne, makramy, glinę, malowanie na szkle czy tkaninie, linoryt, a oferta stale jest dopasowywana do pory roku. Ja tu mam zestaw do stworzenia świątecznego wianka. W środku znajdziemy wszystkie niezbędne nam elementy, jak podstawę do wianka, rzeczy do mocowania czy różne rośliny. Oczywiście instrukcje krok po kroku otrzymujemy z zakupem jako link do tutorialu wideo. Kolejnym zestawem, którym chętnie niedługo kogoś obdarzę, to zestaw do robienia świec sojowych od marki Radostki. W tym kompaktowym pudełku znajdziemy wszystko, czego nam potrzeba. Wosk sojowy, szklane naczynie, knot, olejek zapachowy, drewnianą podkładkę oraz suszone kwiaty do dekoracji. Instrukcje oraz poradnik dla początkujących dostajemy tym razem w formie e-booka. Już od dawna obserwuję, że naprawdę wiele osób totalnie przepadło w tworzeniu własnych świec, jak tylko spróbowali. Na stronie mamy do wyboru wiele opcji zapachowych. Waniliowo-kawowe, kwiatowe jak róża czy piwonia, zielona herbata, a nawet czekolada. Jeśli jednak obawiacie się, że zestawy DIY mogą być zbyt ryzykowne, to zdecydowanie polecam dział papierniczy, ponieważ dobry jakościowo notes czy planer to jest coś, na co nie każdy może sobie pozwolić budżetowo, a różnica w radości z użytkowania może być ogromna. Oczywiście po całą listę cudownych przykładów odsyłam Was do filmu o notesach oraz do filmu z planerami. Ja w tym roku sprezentuję dwie unikalne perełki. Notes Leluja od Messles oraz Jaśnie Myśli. Notes Leluja już raz przeze mnie wychwalany we wspomnianym filmie o notesach. To przede wszystkim wysoka jakość, którą się czuje w dobranym papierze, pięknych złoconych zdobieniach oraz przede wszystkim dbałości o komfort użytkowania. Jego minimalistyczny urok wprowadza spokój, dzięki któremu notowanie będzie chwilą przyjemności. A skoro o chwilach przyjemności mowa, to warto bliskiej osobie sprezentować chwile skłaniające do przemyśleń i refleksji. Jaśnie Myśli są czymś totalnie unikalnym. To zbiór ponad 100 pytań z 8 najważniejszych obszarów życia, które warto sobie zadać, aby zrozumieć siebie. Taki notatnik, który skłania nas do zatrzymania się na chwilę, przemyślenia, podsumowania, czy nawet skonfrontowania się z samym sobą. Ale jeśli macie podejrzenia, że jednak odbiorcy Waszych prezentów mogą nie być skłonni do aktów twórczości czy zapalczywego notowania, jednak wiecie, że potrafią twórczość i kreatywność docenić, to zdecydowanie polecam pochylić się nad polską ceramiką i naczyniami do spożywania napoi. Tak, po prostu polecam fajne kubki i filiżanki, bo chwilę z kawą czy herbatą w ręku to zdecydowanie coś przyjemnego, a może być również inspirującego. Po pierwsze marka Ende Ceramics. Prawdopodobnie wiele z Was może ją kojarzyć z kultowych filiżanek główek, ale w ich ofercie znajdziemy również moje ulubione kubki i filiżanki z linii Mobius czy przeurocze Twist. Projekty są zadziorne, ale zdecydowanie nie można im odmówić elegancji. Tam była mowa o główkach, to teraz czas na nóżki, końskie nóżki. A takie poczucie humoru znajdziecie u Barbary Śnieguli i jej marki Stukpuk. Jak sama opisuje, jej porcelana jest nowoczesna, surrealistyczna, ale zarazem elegancka. Jeśli jednak jesteście niepocieszeni zwierzęcymi nóżkami, to i proszę, zgrabna nóżka tancerki. Przedstawiłam Wam kilka naprawdę fajnych pomysłów na prezenty. Sama bym nimi nie pogardziła. Nic, tylko się obdarowywać. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!